Przed chwilą padał śnieg, teraz wyszło słońce. Jest typowa polska wiosna. Zobaczymy jak z wiatrem, nawet nie wiem co będziemy robić. Ale jest to fajna dróżka i super obiekt do oblatania, jak widzicie. Mam też już dzisiaj solidniejsze mocowanie na GoPro. Oprócz tego, że wieje, to jest tutaj naprawdę super. To można poszaleć trochę i chciałbym zrobić trochę throttle management, czyli nie równo gazem szafować, tylko zrobić parę takich manewrów, które powodują właśnie, że FPV to FPV. Zawrotka. No jest bardzo ładnie, bajecznie wręcz. I teraz chciałbym się nawiązać do tej drogi. Jeszcze do szału daleko i obiecuję, że będzie dużo lepiej. Ale przynajmniej coś się fajnego dzieje. Oczywiście mamy lekki wiatr. Poszło, trochę mnie znosi tutaj. Ale jest naprawdę miło. Dobrze reaguje. Nie wiem co się stało, ale on lepiej reaguje niż ostatnio. Zobaczmy co, jak on przeleci nad tym laskiem. Tak, nie tracę jakoś specjalnie zasięgu. Tak jest. Spokojny flip. Dobrze, no wygląda to ok. To co chciałbym zrobić, to nawiązać się do tej dróżki. Bardziej się wystraszyłem, bo to było blisko mnie. Ale tutaj nic się nie stało, wszystko gra. Dobra, mamy drugi lot. Polecimy do przodu. Bardzo ładnie widać, trochę znosi wiatr. Zrobimy sobie więcej cruisingu i w takiego krajobrazowego lotu. Dobra, i wrócimy sobie do nas, może tutaj na krawędzi lasu. Okej, możemy przelecieć teraz na drugą stronę. Bardzo dobrze poszło. Drugi flip, trochę wiatr wieje. A tak poza tym jest naprawdę super. Zróbmy sobie teraz 1, 2, 3, trochę wyżej. Pięknie. I wracamy.
Dobrze, tutaj widać. Muszę kamerę przetrzeć sobie trochę. Ok. Teraz wieje mocno. Bardzo ładnie i ty chodź. I teraz spróbujmy sobie zrobić jeszcze jeden myk, a mianowicie na tym garbie polećmy cruisingiem. Jak on się tutaj spisuje, jeśli chodzi o poszczególne kierunki. Dobrze się spisuje. Ok, wysoko. Teraz jesteśmy bardzo wysoko i opadanie już do nas. Trochę mi ręce zmarzły, ale to jest fajnie, oprócz tego wygwizdu. Będziemy za chwilę wracać. Tak, wystarczy tutaj tego. Teraz bardzo mnie zwiewa. Muszę wylądować pod wiatr w takim razie. Całkiem dobre lądowanie, mięciutkie.